Pani Magdaleno, rozpocznę może od pani, no bo od damy przecież wypada rozpocząć. Pochodzi pani z aktorskiej rodziny, to myślę, że dla państwa też nie jest żadną tajemnicą, bo zawód uprawiali pani rodzice, pani Halina Czengery, no i Czesław Wołejko, jeden chyba z najpopularniejszych, najważniejszych aktorów, powiedzmy lat 70., 80. głównie. No ja bym powiedziała, że ojciec, przepraszam, że wyjdę w słowo, tak, w 50. latach. Czyli jeszcze wcześniej, tak. Ojciec był takim pierwszym typowym amantem, tak, bo zagrał rolę Chopina w filmie Młodość Chopina, a od tego się zaczęło. Ja mówię, bo mnie jeszcze w 50. latach na świecie nie było, więc... A ja byłam. Ja tym bardziej. Może nie na początku, jeszcze, pani siostra też w ten zawód się wrobiła, czy go po prostu uprawiała. No to czy w takim razie można powiedzieć, że odziedziczyła pani geny aktorskie po rodzicach i nie było innego wyjścia, jak zdawać do szkoły teatralnej? Trochę jest prawdy, bo ja jako dziecko nie wiedziałam, że istnieje jakikolwiek inny zawód, ponieważ rodzice, wszyscy z otoczenia to byli aktorzy, w związku z tym ja byłam przekonana, że tylko można być aktorem. Dla mnie nie istniał zawód lekarza, architekta. Tylko aktor. No bo pani już w bardzo młodym wieku, jako mała dziewczynka już. Ja debiutowałam w filmie jako siedmiolatka, a potem też miałam przyjemność wystąpić w kilku filmach jako nastolatka i tak mówię, że właściwie najpopularniejsza rola, która się za mną tak ciągnie, to jest rola Józki w Chłopach. Tak, ale to będziemy na ten temat. Tak, ja wiem, bo to zawsze się do tego. Ja byłam Józką, tak, zawsze się do tego wracam, więc ja mówię, no, gdybym wiedziała, że to będzie moja najpopularniejsza rola, to chyba bym nie została aktorką. Ale to dzieciństwo spędzone wśród artystów, dzieciństwo pani spędzone wśród artystów, czyli rodziców i siostry, no, musiało być chyba bardzo interesujące i być może pobudzać pani wyobraźnię do różnych działań, jakichś takich spektakularnych. Pamięta może pani coś takiego bardzo spektakularnego z tego dzieciństwa, jeżeli chodzi o jakieś to pole artystycznego działania? Tak, no pamiętam na pewno, ale to są rzeczy absolutnie niecenzuralne, więc nie będę opowiadała. Natomiast na pewno to miało wpływ na to, co robię teraz i jak ta cała moja praca przebiega, bo to nie jest tylko to, że ja gram, ale ja również piszę, ja również reżyseruję, no tak, ale najważniejsze jest właściwie dla mnie w tej chwili pisanie. Też o tym porozmawiamy za chwileczkę. Panie Marku, czy można powiedzieć o panu jako o aktorze filmowym, teatralnym, ale też i kabaretowym? Z którym z tego rodzajów aktorstwa utożsamia się pan najbardziej, najchętniej? Z żadnym. To znaczy, ja uważam, że to jest tak, tak po prostu zawód. I jeżeli dostaję do roboty rzecz kabaretową, robię kabaretową. Jeżeli mogę zarobić w filmie, to w filmie, a w teatrze to jest coś fajnego i oczywistego. To jest taki codzienny trening, to jest utrzymywanie się w zawodzie. Dlaczego powiedziałem o tym? Ale się nie przypisuje nigdzie. Ale dlaczego zapytałem o ten kabaret? No bo przecież współtworzył pan za młodych swoich lat, chociaż cały czas pan jest młody, grupę kabaretową Kur, która występowała na deskach legendarnego STS-u, prawda? Tak, studenckiego, tak. No miałem szczęście wejść w tę rodzinę STS-u, tak. Ich działania. Tak, ale jeszcze no, tak. A potem przez kilkanaście ładnych lat był pan Marek członkiem legendarnego kabaretu Olgi Lipińskiej, tak, gdzie pod własnym nazwiskiem występował. No, a to Olga wymyśliła, dlatego że w ogóle tak, to jest tak, nie wiem, może to jest sprawa tego nazwiska. Moja mama do ojca też czasami mówiła Siódym, do mnie też mówiła stary Siódym, młody Siódym. Także to tak wyszło. W szkole dzieci się do siebie w dawnych latach też zwracały po nazwisku. Tak to było. Jasne. Pani Magdo, właśnie zaczęła pani przed chwileczką mówić o swoim pisaniu. No bo dzisiejsza sztuka, ale też i inne są pani autorstwa. Dlaczego pani pisze te sztuki teatralne pod pseudonimem Maggie W. Wright, a scenariusze telewizyjne i filmowe pod Macieja Pisza, prawda? Skąd się wzięły akurat takie pseudonimy? Dlatego, że
Znaczy, może już Maciejem pisze, nie jestem, bo w tej chwili dla telewizji nie piszę, natomiast był to epizod w moim życiu. Natomiast Maggie W. Wright, angielska dramatopisarka specjalizująca się w farsach, pojawiła się dlatego, że to dobrze wygląda na afiszu i trudno było pozyskać sponsorów na sztukę napisaną przez aktorkę, blondynkę. Ona Polkę w dodatku. Najlepsze. Ale skąd akurat takie nazwisko i to imię? Tak? No bo to jest Angielka. Stryk, ale pstryk to... Maggie to Maggie. Jest Magda. A Magda? Może być Maggie. W, czyli W literka, jest Wołejko, no kropka. Tak, no a Wright to było tak trochę odpisania, a tak żeby było trudniej, żeby się z niczym nie kojarzyło, to jeszcze przez dwa T na końcu. No i teraz by pani nam wyjaśniła to oczywiście, wszystko. Oczywiście, że tak. Proste się wydaje. No. A potem sprawdziłam to numerologicznie, żeby odniosło sukces, to musiało mieć taką moc właśnie. A Maggie W. Wright. Maciej Pisz to też odpisania? Maciej Pisz, oczywiście. A Maciej Pisz to się też związało z tym, że mój ówczesny partner zachęcał mnie do pisania, a ponieważ zwracał się do mnie pieszczotliwie per Maciek, to mówił, Maciek, pisz. No więc ja sobie myślę, skoro już wymyślił Maciek, to niech będzie dalej Maciek, pisz. I tak został ten pierwszy pseudonim. W 2012 roku wydała pani książkę pod tytułem Sztuki wesołe, czyli hipochondrycy i porzucone. Z tekstami sztuk pani autorstwa oczywiście. Czyżby ten tytuł sugerował zawartość tematyczną tychże sztuk? To i czy można gdzieś kupić w ogóle jeszcze tę pozycję? No właśnie, tutaj mam, zwróciłam się dzisiaj do naszej producentki. Niestety nie zabrała ze sobą książek, a mamy jeszcze troszeczkę. Następnym razem nadrobimy ten błąd i przywieziemy. Tak, to jest już trzech moich sztuk wystawionych, dwóch części hipochondryków, bo ja napisałam taką sztukę Klub Hipochondryków, która zresztą była tak. Tu. Tak, 10 lat Teatrze temu. Syrena. Z Teatrem Syrena, tak. W wspaniałej obsadzie Zbigniew Zamachowski, Wojtek Malajkat, Piotr Folk, więc trzech hipochondryków genialnych. Była potem druga część tych hipochondryków i był też odpowiednik damski, czyli Klub Kobiet Porzuconych, wystawiony niestety tylko w Australii, a nie w Polsce, bo Polska jakoś nie przełknęła tego, żeby o kobietach opowiadać. Czyli pani Asiu, proszę pamiętać o książce. Pani Asia, pamiętam. No, tym. Pani Magdo, jest pani też autorką książek i słuchowiska o przygodach Suni Feli. Które zyskało popularność w dalekiej Australii. Na no właśnie, było tam czytane w odcinkach. Czy Sunia Fela istnieje naprawdę? Fela to był berneńczyk, duży pasterski pies istniała, tak. Już nie istnieje. Nie istnieje, właśnie w chwilach rozpaczy, kiedy ona odeszła, postanowiłam opisać nasze wspólne życie, ale w formie takiej na wesoło, bo to ja piszę wyłącznie wesołe rzeczy. Ja specjalizuję się w farsach, w związku z tym wszystko, co piszę również w innych, że tak powiem, kategoriach literatury, to jest raczej na wesoło. I to była też historia mojego życia z psem, bardzo wesoła, którą gdzieś tam można w internecie jeszcze przeczytać. Panie Marku, w wywiadzie dla Dziennika Zachodniego z kwietnia 2007 roku powiedział pan o aktorstwie, że uważa go za rzemiosło artystyczne, tak. Ale jednak rzemiosło. I że przyjmuje pan zamówienie, z którego można zrobić dzieło sztuki albo kicz. No to ciekaw jestem, proszę mi pozwolić jeszcze dokończyć, bo ja jestem ciekaw, które z tych zamówień określiłby pan mianem dzieła sztuki, a do których przyznałby się pan samokrytycznie, że były kicze. Tak po jednym przykładzie na przykład, jakby pan mógł. Nie mam takich tych, dlatego że po prostu chodzi o to, że dostając jakikolwiek materiał, można zrobić z tego coś dobrego i schrzanić. Ja staram się poniżej pewnego poziomu nie zejść, obojętnie co bym dostał, ale jeżeli widzę, że to jest w ogóle kit, to co materiał, to tego po prostu nie ruszam. A jeżeli materiał już jest z natury fajny, no to... To cieszę się, że w mojej sztuce zagrałaś. No wiesz co, po prostu nie dotykam. Rzeczy, które widzę, że jest niedobre, to nie dotykam. I może być słabsze lub lepsze. No bo to nie ma tak, no, żeby wszystko tak pięknie wychodziło, ale staram się, żeby to było, no, nie spadało poniżej pewnego poziomu. No my mieliśmy okazję jako widzowie edycji poprzednich naszego festiwalu pana Marka widzieć w wielu sztukach. Pani Magda też tutaj była obecna przed laty na naszym festiwalu i z całą odpowiedzialnością za słowo mogę stwierdzić, że żadna z kreacji zarówno pani Magdy, jak i pana Marka nie była kiczowata. Czyli, to dobrze. Czyli jest okej, prawda? Panie Marku, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest pan nie tylko zawodowym aktorem, lecz też zawodowym instruktorem i trenerem jeździectwa. Tak. Skoków przez przeszkody głównie. Tak.
Bywał pan też kierowcą taksówki, jeździł ciężarówkami. Tak. Czyżby to były zajęcia na wypadek braku zleceń teatralnych, filmowych? To zawsze jest coś takiego. Nie, wtedy akurat taksówka to były lata 80, 83, 86. Wtedy telewizji nie dotykaliśmy. W związku z tym pensja teatralna była nie za duża wtedy. I w związku z tym siadłem za kółko i jeździłem po prostu. Wtedy trzeba było zdać egzamin z topografii miasta, bo nie było, nie istniało, telefonów się nie miało nawet, a co dopiero GPS. Nawet się nie śniło o czymś takim. No i miałem ze dwie firmy takie, które jak brakowało im kierowców na dalsze trasy na ciężarówki, to tam brałem zlecenia i to wszystko. Ale w tym czasie, jeździectwo to było ze mną cały czas. Ja w ogóle zaczynałem od wyścigów. W 69 roku, jak zdałem do szkoły, to poszedłem na Służewiec, żeby... Jak w ogóle jak zobaczyłem, bo wojsko kończyłem w Warszawie, jak zobaczyłem Służewiec i wyścigi, to oszalałem, że to jest coś tak pięknego, tak niesamowitego, że to jest ich szybkość, to wszystko. I nie miałem za bardzo legitymacji do tego, żeby powiedzieć, że ja jeżdżę, czy coś takiego. W dzieciństwie, na wakacjach, u rodziny, na wsi wsiadałem na oklep jako dziecko na konie. I to było wszystko. Czyli ja byłem kompletny kamikadze, bo poszedłem na Służewiec, jak popatrzyłem sobie dłużej na to, że chcę rano jeździć na tej robocie porannej, bo tam wtedy za darmo można było jeździć, bo przydawaliśmy się. No i poszedłem, zapytał, czy jeżdżę. Powiedziałem, tak. No weźmiesz, powiedział, Intradosa, bardzo pamiętam tego. Pojedziesz z nimi na tor roboczy, zobaczę, jak sobie radzisz i powiem ci, czy masz przychodzić. Jakie BHP, jaki kask na głowie, gdzie? Tak, jak wszyscy byliśmy. Jak ruszyłem, to mi się ta szybkość wydawała kosmiczna, bo folbluty i reszta koni to jest tak jak Formuła 1 i reszta samochodów. Ale przyjechałem, wpasowałem się w środek jakoś tego, on powiedział, dobrze, możesz przychodzić. Ile ważysz? 58. Chyba dużo, ale przyjdź. Zniknięcie. Ale tak powiedział. I ja pierwszy raz się tak poczułem fantastycznie, bo się tak strasznie wstydziłem, że tak mało ważę, ale ja naprawdę tak ważyłem. Czyli o koniach można lepiej dłużej z Markiem niż o teatrze. Tak to jest. Lubi pan też motocykle, prawda? No to jest dla mnie taki po prostu, nie jest to dla mnie jakaś religia czy coś takiego, ale to było od połowy lat 70. do teraz to jest najszybszy, najwygodniejszy. A jakaś konkretna marka? Wszystkimi typami jeździłem. Teraz mam polskimi, zagranicznymi? Wszystkimi. Od 8 lat jeżdżę Harley'em starym, takim gaźnikowym jeszcze z silnikiem Evo, ale jeździłem wszystkimi typami, najdłużej enduro. Dobrze. Pani Magdo, no to wróćmy do tej Juzi Borynówny. No. Wróćmy na chwileczkę. Widziała Pani już najnowszą może wersję chłopów? No nie, niestety nie widziałam, tak? Niestety, ale na pewno z nią zobaczę. No właśnie, ciekawa jestem. Czyli, no bo chciałem zapytać, czy nasuwają się Pani jakieś porównania, czy należy jednak traktować zupełnie autonomicznie? Nie, ja myślę, że to jest w ogóle wersje, inna technika, zupełnie inna technika, tak. Więc nie do porównania. Ale oczywiście na pewno Panią bardziej, jakby bliżej Pani do tej wersji z lat 70. No w ogóle to było kino, którego już teraz nie ma. No, Marek na pewno też miał przyjemność, możliwość zagrania w takich produkcjach. Takich filmów się już nie robi, no nie ma takich pieniędzy, nie ma takiego przepychu i takiego przygotowania się. Przygotowania przede wszystkim, bo taśma była droga i zanim się coś zagrało, trzeba było naprawdę to wypróbować. Naprawdę zrobić tak, żeby... No bo dubli nie można było. Nie można było. Można było dwa duble, czasami jak trzy, to już w ogóle było. Człowiek się wstydził, że jeżeli coś popsuł, to... Tekst się znało dobrze, nie było takich... Ale ja myślę, że my, ja przecież z ogromną przyjemnością na przykład tych starych, dawnych chłopów oglądam. Mhm. Ale młodzież też chętnie ogląda. Młodzież też, prawda? Ja no ja mówiąc, nie też nie, jeszcze nie widziałem całości tej nowej wersji. No nie, festiwal, zajęty festiwalem. Dobrze, no ale obejrzeć myślę, nie, że oczywiście, że trzeba, tak, prawda? Tak, koniecznie. Panie Marku, od wielu lat związany jest pan z warszawskim Teatrem Kwadrat, który jest stałym gościem naszego festiwalu od 23 lat. No a co za tym idzie, no wielokrotnie odwiedzał pan nas na festiwalu. Tak. Zachowały się jakieś szczególne wspomnienia z tych pobytów na ziemi sądeckiej? Jakieś historie, anegdotki? Już ten uśmiech. Nie do powiedzenia. Też niecenzuralne bardzo, tak. No, moglibyśmy siąść i pogadać sobie, prawda? Tak. Przy Łąckiej. Przy Łąckiej, tak. Czy dalej lubi pan smażone rydze? O, nie, to one były w occie. W
occie, tak. Ale smażone też. Ja smażone rydze lubię, wszystkie grzyby lubię, ale rydze są moje zupce. Mm. A pamięta pan, o co to chodzi z tymi rydzami? No to, ja goniłem teatr. Teatr już dojechał tutaj. Zawsze było tak, że teatr wyruszał dzień wcześniej, żeby następnego dnia spokojnie się przygotować do wszystkiego. No ale ten wesoły autobus był taki, że po prostu poprzedniego dnia no to było no, nieźle. Jak ja dogoniłem, to już zgliszcza. Już nie miałem kogo wyciągnąć na rynek, bo to było w Nowym Sączu, żeby pójść jeszcze właśnie i żebym ja dogonił peleton. Gdzie tam? Jedyny Grabarczyk wstał, podniósł się i ze mną poszedł. I weszliśmy do tej restauracji, ale już było po 22:00, mówię, no kucharz już poszedł. Kurczę, głodny. No to coś mogę panu zaproponować. I pół misek ryzu w occie i butelka łąckiej. No tak. No i to była kolacja, bardzo dobra. I za każdym razem, jak pan Marek z panem Andrzejem Grabarczykiem przyjeżdżali z kwadratem, rytuał był ten tak. sam. To tak. Czy dzisiaj też będzie? Nie ma Andrzeja. No ale możemy zastąpić. Ale no to... W ratuszowej dzisiaj nie będziemy. Dobrze, pani Magdo, zwierzęta, ale... Bo też pani mówi o tym, ale i czysta natura to dla pani spa, tak? Jak powiedziała pani w jednym z wywiadów, ja to gdzieś tam przeczytałem i wynotowałem. Mm-hmm. Czy istnieją jeszcze dla pani inne formy odreagowania od zgiełku dużego miasta? Seks. No co? Seks! Joga. 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 Ja praktykuję tak. i uważam, że... Joga ma na mnie w pewnych sytuacjach zbawienny wpływ, wycisza mnie i w ogóle trochę uspokaja. Ja mam potworne ADHD, ja jestem na... Ja się tutaj hamuję, żeby się nie ruszać, ale faktycznie ja jestem czasami nie do opanowania. Ale w ogóle na wszystko dobrze wpływa, myślę, że na kondycję, na figurę, na to, że się tak wolno starzeje. Bo tak szybko się chyba nie starzeje. No nie będziemy w ogóle. O to mi chodziło, mam. No. Nie pytamy o wiek, ale... To wy nie pytacie, ale w nawiasie zawsze jest i w górach napisane. Nie. Ja nie będę pytał. Ale uwielbia pani... Naturę? Naturę. Tak, no właśnie teraz niedawno czytałam, no, chyba dowiedziałam się od dziennikarzy, że żyję samotnie z psem i kotem na wsi, więc no, nie podoba mi się. Rzeczy się możemy dowiedzieć. Czasami. Tego się ostatnio dowiedziałam, owszem, byłam na wsi, ale nie żyję samotnie, owszem, z psem, z kotem i to nie z jednym, ale tak wyszło to trochę smętnie, że tak wycofała się z zawodu i żyje sobie z tym kotem i psem na wsi. No więc nie, proszę państwa, nie wycofałam się, czyli działam. Dementujemy. Tak, bywam na wsi, kocham wieś, ale nie to, że A pan Marek co lubi najbardziej, może nie najbardziej, czy ruchliwe miasto duże, czy spokój na wsi? Ja nie lubię półśrodków. Jak w mieście, to lubię mieszkać w śródmieściu, chodzić po nocy, wszystko tego, mieć dostęp do wszystkiego. Jak się wyprowadzić, to nie na obrzeża miasta, bo jestem ani w mieście, ani na wsi. Tylko już wyprowadzić się minimum te 30 km, żeby naokoło było plener, no naprawdę. No, bo takie półśrodki, no to... Jasne. Tak się składa jakoś, że występuje pan, panie Marku, między innymi oczywiście, w serialach Barwy Szczęścia i Papiery na Szczęście. To już się skończyło. Czy słowo szczęście nie jest przypadkiem pana talizmanem? Albo jakby pan je inaczej zdefiniował, to szczęście na swój własny użytek. Nie, ja go często używam, bo szczęście. Ja mam szczęście i uważam, że to jest prawdziwe szczęście do ludzi, do odpowiednich ludzi. Bo nic tak nie dołuje, nie niszczy człowieka, jak źle zainwestowane uczucia, przyjaźnie i tak dalej, znajomości. I nic tak nie niesie, jak odpowiedni ludzie, którzy są dookoła. To jest szczęście. Bo pani Magda pewnie się spodziewa, że to samo pytanie zadam. No mam nadzieję, że nie, bo... Ale właśnie ja bym tak ładnie nie powiedziała, jak Marek. Ja w razie czego powiem, Marek, ja się z tobą zgadzam, masz rację. No. Czyli pani nie ma osobnej definicji szczęścia, innej od pana Marka? Myślę, że każdy ma swoją definicję szczęścia. To czym dla pani jest szczęście? To się nie nadaje tak, żeby w dwóch słowach powiedzieć. Rozumiem. Szczęście to jest na pewno to, że mogę robić to, co robię, że otaczają mnie wspaniali ludzie, że jestem zdrowa i że na przykład akurat w moim otoczeniu są ludzie zdrowi, bo to dla mnie jest najważniejsze, tak. Bo my tego nie doceniamy.
I że możemy robić to, co chcemy i że robimy właśnie to, co nie, i że nam to sprawia wielką satysfakcję. A poza tym, że widzimy rzeczy piękne, bo są ludzie odporni, impregnowani na to, że my się zachwycamy, no i co? No i to jest szczęście. Tak, szczęście, ale od szczęścia jest niedaleko też do innego jeszcze takiego atrybutu właśnie, który powinien nam towarzyszyć w życiu. I znowu tutaj zacytuję panią Magdę, która powiedziała też w którymś z wywiadów, że żeby nie bać się marzyć i zawsze wierzyć w siebie i że w świecie pełnym sceptyków to właśnie marzenia są tym, co nas napędza. W takim razie, tak. O czym pani jeszcze marzy i co panią napędza do życia i do działania? Kiedy ja to mówiłam, już nie wiem, co mnie napędza do działania? O czym pani marzy? No marzę, żeby wszystkie moje te rzeczy, które piszę, zostały zrealizowane, bo to jest dla mnie w tej chwili najfajniejsze. I marzę, żeby nadal była otaczana przez tak sympatycznych ludzi i tak chętnych do pomocy, jak jestem. I żebym jeszcze miała sił dużo ku temu. Ale inne marzenia to zostawię dla siebie. Przecież nie mogę się dzielić ze wszystkimi. Potem coś znowu przekręcą, napiszą i ja się dowiem, że siedzę na wsi i się z tego cieszę bardzo. Ale nie przekręcimy, bo to... Nie, ale... Ale oczywiście nie, to nie jest obowiązkowe odpowiadanie. Nie, ja marzę jeszcze, żebym jeszcze miała właściwie, ja mam bardzo dużo planów takich literackich, które chcę napisać. A z natury jestem leniwa. Więc marzę o tym, żebym się mogła tak zmobilizować, usiąść i napisać to wszystko, co gdzieś tam mam zaczęte na kartkach czy w głowie. I przede wszystkim, żebym skończyła pisać tą naszą historię rodzinną, którą gdzieś zaczęłam pisać. I to jest dla mnie właśnie. A ciągle coś mnie odciąga. To może zamiast tworzyć kolejną sztukę? Nie. Ja tutaj mam motor w postaci mojej pani producent, która mnie tutaj katuje i napisz znowu coś. Więc ja myślę, że to wszystko da radę pogodzić. Czy to będzie coś w rodzaju sagi rodzinnej, tak? Sagi to może nie. Tak, ponieważ moja historia, wspomniał pan, że moi rodzice byli aktorami, ale to jeszcze głębiej siada. Jeszcze dziadkowie również byli zamieszani w ten zawód. I to ładnie, tak. Zamieszani w ten zamieszani. Zawód. Zamieszani. A pan Marek, jak to u pana z tymi marzeniami jest? Z marzeniami? Znaczy, ja jestem, uważam, że jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ mam odpowiedni stosunek do świata i do życia. Ja tak uważam. Ten mój stosunek mi się podoba. To znaczy, ja wiem, że przede mną jest jeszcze coś fantastycznego, niezwykłego, nie wiem co. I wcale nie chcę wiedzieć. Wiem, że za zakrętem będzie coś innego, za horyzontem będzie coś innego, że cały czas jeszcze mam za czym gonić. No tak. Jesteśmy tu i teraz, a to co będzie było, to w ogóle tak, to właściwie nie ja byłam. A co będzie, ale tak cały czas mam w głowie, że czeka mnie jeszcze coś, czego ja nawet nie umiem określić, ale coś fajnego bardzo. Ja nie pytam o rolę. Nie, ja tak nie mówię. Generalnie coś takiego, że takie boom, prawda, jeszcze w życiu. No. Nagle odkryjemy jakiś nowy ląd, w cudzysłowie nowy ląd, prawda? Tak, coś takiego. No to ja życzę państwu, żeby się te marzenia spełniły. Czy państwo ewentualnie chcieliby o coś zapytać? Dziękujemy dziękujemy za te życzenia. No. Chcielibyśmy, bo... Proszę bardzo. Dlatego zostawiłem jeszcze te 5 minut właśnie dla pani. Chciałem złożyć panu Markowi życzenia, pewnie niedługo... tak. We wtorek. Tak. A urodziny, tak? No, tak, we wtorek. Przyłączamy się. We wtorek walnie 75. Ile? 75, no abstrakcja zupełna. Nie wierzę. Jako, że wiele ról za panem, wiele doświadczeń na scenie, i tak nawiązując do misia, czy czuje się pan jako ten dąb, już, jeśli chodzi o doświadczenie i też kierowanie swoich, przekazywanie swoich doświadczeń tym kiełkom takim młodym, które u pana się gdzieś tam pojawiają na scenie? To znaczy, nie czuję się w ogóle jakiś taki przez te lata, że ja wiem coś więcej niż wiedzą na przykład, bo ja uważam, że ja jako dwudziestoparoletni wydawało mi się, że ja wiem wystarczająco dużo tak, żeby wiedzieć, jakie to życie jest. Oczywiście to jest bzdura, ale w każdym etapie się człowiekowi tak wydaje. I moje zderzenie z ludźmi młodymi, bo przez 3 lata miałem taką szczęście, że w Łodzi w filmówce prowadziłem zajęcia ruchowe na pierwszym roku.
i z nimi dużo rozmawiałem. Potem ich spotkałem w pracy, w tych papierach na szczęście, w innych część. Ludzi jest teraz w kwadracie. I to jest coś fantastycznego. Ale nie czułem się na tyle odpowiedzialny i taki doświadczony, żeby mówić im coś, co jest tak, a nie tak i tak dalej, i tak dalej. Jedno jedyne zdanie, które mnie uformowało w tym zawodzie, to im przekazałem i to uważam, i oni to złapali. Łomiński na pierwszych zajęciach powiedział, że pamiętajcie, prawdziwymi łzami mają płakać ci, którzy zapłacili za bilety. I to jest kwintesencja tego zawodu. My mamy manipulować percepcją ludzi, ale my nie możemy płakać prawdziwymi łzami. Jeżeli do tego się doprowadzamy, dla widza jest to często żenujące. Widz lubi umowę. Teatr jest rzeczą umowną. I wszystko to, ten nurt, który mówi, że to trzeba przeżywać, że trzeba się sponiewierać i tak dalej, mi nie odpowiada. Bo teatr jest umową. Nie musi być realistyczny, żeby być prawdziwy. Są tacy aktorzy, którzy chcą się sponiewierać. Tak, są niestety, tak. Niestety chcą, ale to jest ich sprawa. Nie muszę z nimi pracować. Tak. Po prostu wy jako twórcy i odtwórcy w pewnym sensie manipulujecie odbiorcą. Oczywiście, i to trzeba zrobić świadomie, to trzeba skonstruować, wiedzieć. Ale jako twórcy również, bo pani pisząc scenariusz, też wpędza nas w maliny. Tak, największe emocje miałam, jak po raz pierwszy stałam za kulisami, kiedy Klub Hipochondryków był moją pierwszą sztuką wystawioną. I to, co się ze mną działo z autorką, jak słyszałam, jak ludzie reagują na moje słowa i wtedy, kiedy chciałam, żeby się śmiali się i słuchali, to było niewiarygodne. Ja nigdy czegoś takiego nie miałam jako aktorka, jak wchodziłam. Takich emocji nie przeżyłam. Więc nie, to jest wspaniałe, że ktoś nagle odbiera to tak, jak ja chciałam, żeby to było odebrane. Cudnie. Tu absolutnie też tak było. No i oczywiście tą sztukę, to są nasze początki, my ją stosunkowo niedługo gramy. Więc zwłaszcza, że mamy jeszcze, obsady się zmieniają i my musimy się dostroić. Ciągle z kim innym gramy, bo mamy podwójną obsadę i to rzeczywiście tak czasami to jest bardzo trudne. Ale ponieważ to jest świeżyzna jeszcze, więc też się uczymy tej sztuki troszeczkę sami na scenie. Dzisiaj już od dwa spektakle już... Tak, oczywiście, że tak. No. Bo to ważne, żeby nam to też sprawiało przyjemność, bo wtedy publiczność będzie się dobrze bawiła. Okej. Jeszcze ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać? Jeżeli nie, to bardzo Państwu dziękuję. Pani Magdo, Panie Marku. Dziękujemy za bardzo.